Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <this> papam Chrystus ma świadomość powołania do odkupieńczej ofiary. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 5 października 1988 roku: Ukrzyżowany za nas pod Ponsjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. Nawiązując do tych słów symbolu wiary, składu apostolskiego. Ostatnia katecheza została poświęcona śmierci Chrystusa jako wydarzeniu, które posiada swój historyczny charakter i tłumaczy się także w świetle historycznych okoliczności. Symbol wiary również i na to wskazuje, odwołując się do Ewangelii, które dostarczają więcej informacji na ten temat. Równocześnie jednak uwydatnia, iż ta krzyżowa śmierć Chrystusa jako ofiara za grzechy. Stała się ceną odkupienia człowieka wszystkich czasów ukrzyżowany za nas, dla nas ludzi i dla naszego zbawienia. Nasuwa się tu pytanie: czy Jezus był świadomy tego celu, swego posłannictwa? Kiedy i w jaki sposób osiągnął świadomość swojego powołania do złożenia ofiary za grzechy świata? W związku z tym, należy przypomnieć, że nie jest rzeczą łatwą prześledzenie ewolucji świadomości Jezusa w czasie. Ewangelia o tym wspomina, lecz nie dostarcza elementów pozwalających na zdefiniowanie etapów tego procesu. Przytoczone podczas uprzednich Kateches liczne fragmenty Ewangelii świadczą o tym, że Jezus miał jasną świadomość swego posłannictwa. Miał świadomość tego tak żywą, że zdecydowanie sprzeciwiał się tym, którzy, powodowani przywiązaniem do Niego, chcieli zawrócić Go z drogi, jak w przypadku Piotra, któremu odpowiedział: Zejdź mi z oczu, szatanie. Jezus wiedział, że ma przyjąć chrzest krwi, zanim jeszcze Jego przepowiadanie i postępowanie natrafiło na sprzeciw i wrogość kręgów Jego ludu, które zdecydowały o Jego losie. Jest świadomy spoczywającego na nim musi, zawartego w odwiecznym zamierzeniu Bożym, zanim jeszcze okoliczności historyczne doprowadziły do spełnienia się tego, co zostało zapowiedziane. Rzeczywiście przez pewien czas Jezus nie mówi o swojej przyszłej śmierci, choć od początku jest świadomy posłanictwa mesjańskiego, o czym świadczy sposób, w jaki mówi o sobie w nazaretańskiej synagodze. Wie, że racją wcielenia Celem jego życia jest wypełnienie odwiecznego planu Boga dotyczącego zbawienia. Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. W ewangeliach możemy znaleźć liczne potwierdzenia świadomości Jezusa co do jego przyszłego losu, związanej z poznaniem Bożego planu zbawienia. Odpowiedź dwunastoletniego przy znalezieniu w świątyni już jest jakby pierwszym wyrazem tej świadomości. Jezus tłumacząc Maryi i Józefowi, że winien być w sprawach swego Ojca, daje poznać, że jest wewnętrznie zorientowany ku przyszłym wydarzeniom, a równocześnie już jako dwunastoletni przygotowuje na to najbliższe sobie istoty, zwłaszcza Matkę. Kiedy przyjdzie czas rozpoczęcia mesjańskiej działalności, Jezus stanie w rzędzie tych, którzy przyjmowali Janowy chrzest pokuty w Jordanie. Jeśli tak czyni, i to pomimo sprzeciwu chrzciciela, to daje w ten sposób poznać, że jest posłany, aby stać się solidarnym z grzesznikami, aby przyjąć na siebie brzemię grzechów ludzkości, na co zresztą wskazały słowa Jana: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Słowa te są echem i syntezą zarazem tego, co zapowiedział Izajasz o słudze Jahwe. Przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich, jak baranek na rzeź prowadzony. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie. Niewątpliwie słowa Jana Chrzciciela, które wyrażały proroctwo i oczekiwanie zawarte w Starym Testamencie współbrzmiał z mesjańską świadomością Jezusa. Znajdujemy też w Ewangeliach inne momenty i inne wypowiedzi, które świadczą o tym, że świadomość mesjańska Jezusa z Nazaretu była zorientowana w stronę ofiarniczej śmierci. W jakiś sposób świadczą o tym słowa o przyjaciołach oblubieńca, jego uczniach, którzy nie mogą pościć, jak długo oblubieniec jest z nimi. Lecz przyjdzie czas, mówi Jezus, kiedy zabiorą im pana młodego, oblubieńca, a wtedy będą pościć. Można powiedzieć, że jest to wypowiedź aluzyjna. Aluzja ta ukazuje zarazem, jaki był stan świadomości Chrystusa. Z Ewangelii wynika ponadto, że Jezus nigdy nie zaakceptował żadnej myśli ani wypowiedzi, która sugerowałaby ziemski sukces jego działalności. Znaki i cuda, jakie czynił, łatwo mogły stworzyć podatny grunt do takiej sugestii. Lecz Chrystus rozwiewał wszelkie nadzieje i iluzje. Bowiem wiedział, iż jego posłannictwo mesjańskie nie może wypełnić się inaczej, jak tylko poprzez ofiarę. W stosunku do swych uczniów Chrystus kierował się przy tym odpowiednią pedagogią. Zaznacza się ona szczególnie wyraźnie w momencie, w którym apostołowie dojrzeli do przeświadczenia, wyrażonego przez Szymona Piotra, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, czyli Chrystusem. Ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego. Te słowa są poniekąd punktem szczytowym dojrzewania dwunastu poprzez doświadczenia, które zdobyli towarzysząc Jezusowi. I oto właśnie po tym wyznaniu, w okolicach Cezarei Filipowej, Chrystus po raz pierwszy mówi o swojej męce i śmierci. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwych wstanie. Słowa surowej nagany pod adresem Piotra, który nie chciał przyjąć tego, co słyszał, świadczą jak głęboko i jak całkowicie świadomość Chrystusa była przeniknięta pewnością tej ofiary. Być Mesjaszem to znaczy ostatecznie i definitywnie dać swoje życie na okup za wielu. Od samego początku Chrystus widzi taki ostateczny sens swojego posłannictwa. Odrzuca natomiast wszystko, co miałoby być zaprzeczeniem tego zbawczego celu. Zaznacza się to już w czasie kuszenia, gdy kusiciel usiłuje sprowadzić Chrystusa na drogi pozornych sukcesów. Jak słyszymy w przytoczonych tekstach, Chrystus zapowiada nie tylko swoją mękę i śmierć, ale dodaje również słowa o zmartwychwstaniu dnia trzeciego. Nie zmienia to w niczym istotnego znaczenia mesjańskiej ofiary przez śmierć krzyżową. Uwydatnia natomiast zbawcze i życiodajne znaczenie tej ofiary i tej śmierci. Możemy teraz stwierdzić, że należy to do najgłębszej istoty Chrystusowego posłannictwa. Odkupiciel świata jest tym, w którym ma dokonać się Pascha, czyli przejście do nowego życia, w Bogu. W tym samym duchu Chrystus przygotowuje apostołów oraz przyszły Kościół. Droga, na którą mają wejść po śladach ukrzyżowanego Mistrza, będzie i dla nich drogą Krzyża. Wydawać was będą sądom. I w synagogach będą was chłostać, nawet przed namiestnikami i królami stawać będziecie z mego powodu, na świadectwo dla nich. Wydadzą was na udrękę i będą was zabijać. I będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego imienia. Tak apostołowie, jak i przyszły Kościół, będzie uczestniczył w odkupieńczej męce i śmierci swego Pana. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Zarówno apostołowie, jak i Kościół przez wszystkie czasy powołane jest do uczestnictwa w paschalnej tajemnicy Chrystusa, w jej pełni, w której z cierpienia i smutku, z ofiary krzyżowej, rodzi się radość nowego życia w Bogu. Tematem poprzedniej Katechezy było samo historyczne wydarzenie śmierci Chrystusa. Dzisiejsza Katecheza dotyczy tej samej sprawy ale od strony świadomości Chrystusa. Czy Chrystus miał świadomość, że Jego śmierć jest ofiarą złożoną Ojcu za grzechy, za grzechy całego świata, za nasze grzechy, tak jak to wyznajemy w kredo? Analiza tekstów Pisma Świętego, Ewangelii, wskazuje na to, że Chrystus miał taką świadomość i że to znajdowało się u kresu i uszczytu Jego świadomości mesjańskiej. Kiedy Piotr po raz pierwszy wyznał, że jest on Chrystusem, czyli Mesjaszem, Synem Bożym, wtedy Chrystus z jednej strony pochwalił wiarę Piotra, a z drugiej strony zaraz zapowiedział, że będzie skazany na śmierć, ukrzyżowany. Kiedy Piotr, ten sam Piotr, przed chwilą wyznawca wiary w Syna Bożego, nie chciał przyjąć do świadomości tej prawdy, wówczas Chrystus bardzo surowo go skarcił. Bardzo surowo. To znaczy, że ta świadomość, iż być Mesjaszem, Chrystusem, to być równocześnie ofiarą za grzechy ludzkości i całego świata, stanowi w Chrystusie jedno nierozdzielne. W pewnym sensie już od wczesnych lat młodości, kiedy dwunastoletni mówi matce swojej i Józefowi, że powinien być w tych sprawach, które są jego ojca, kiedy jako trzydziestoletni u początku misji Mesjańskiej staje wśród grzeszników, ażeby przyjąć chrzest Janowy. To wszystko są wskaźniki, które po kolei przekonują o tym, że Chrystus miał świadomość, iż Jego mesjańskim powołaniem jest złożyć życie za grzechy świata. Syn człowieczy nie przyszedł, ażeby Mu służono, ale żeby służył i oddał swoje życie za grzechy świata. Jest rzeczą znamienną, że mówiąc o swojej przyszłej śmierci, mówił także o zmartwychwstaniu. Ukrzyżują go, a dnia trzeciego zmartwychwstanie. Miał więc świadomość nie tylko męki i śmierci, ale świadomość całej tajemnicy paschalnej. Bo przecież chodziło o ofiarę za grzechy świata, która odnowi świat, która da nowe życie duszom ludzkim. I właśnie to nowe życie objawia się przez zmartwychwstanie. Taką świadomość miał Chrystus. I w tej świadomości wychowywał swoich apostołów w sposób bardzo stanowczy, równocześnie wskazując im, że ich droga, i droga kościoła przez wieki będzie podobna: droga krzyża i zmartwychwstania. Niech to rozważanie pomoże nam również na drogach naszego życia osobistego, rodzinnego i narodowego. Niech nam pomoże iść za Chrystusem, w Chrystusie przyjmować różne krzyże i doświadczenia, które życie nam niesie, i w Chrystusie zwyciężać, w Chrystusie stale zmartwychwstawać. Do nowego życia. Taki jest program chrześcijaństwa, taki jest program chrześcijańskiego życia, chrześcijańskiej kultury, chrześcijańskiego społeczeństwa. Cieszę się, że dzisiaj mogę na tym placu św. Piotra powitać nie tylko liczną grupę moich rodaków z ojczyzny, ale także liczną grupę naszych sąsiadów, Węgrów. Bo stare pożekadło polskie mówi, że Węgier i Polak dwa bratanki.